Witam serdecznie na czytaniu na rozkład partnerski. Będzie to czytanie dla znaku Zodiaku Baran i zrobimy sobie takie czytanie ponadczasowe od tego momentu. Ktokolwiek wejdzie i zobaczy ten filmik, to będzie dla niego aktualny. Pamiętajcie jednak, że to są rozkłady ogólne i nie dla każdego, nie każdemu będą pasowały, tak? Więc miejcie to na uwadze. I przechodzimy teraz do rozkładu partnerskiego dla znaku Zodiaku Baran. Zobaczymy, co tutaj będą nam chciały energię pokazać. Zaczniemy najpierw od karty wyroczni dla Was. Zobaczmy, jakie są karta wyroczni. I mamy, już sobie odłożę. Mamy tu kartę oszustwa, czyli jest jakaś manipulacja, jakieś ukryte działania. Karta ostrzega, że w Twoim życiu mogą mieć miejsce pewne oszustwa, że jest prawdopodobnie jakaś osoba, ktoś, kogo znasz lub z którym masz do czynienia osobiście lub zawodowo, kto w jakiś sposób chce Ciebie oszukać, jest dwulicowy. I jest to mężczyzna, który ukrywa coś przed Tobą cennego, więc karty jakby ostrzegają, żeby uważać na tą osobę i upewnić się, że masz wszelkie informacje, które potrzebujesz, aby wszystko załatwić w sposób bezpieczny i uczciwy. Zobaczmy, jak w takim razie rozłożą się dla Was karty na związek. To jest taka pierwsza dla Was informacja od kart wyroczni. Rozkład partnerski dla Barana. Jakie są w takim razie energie osoby, o której myślisz na ten moment? Jakie są jej uczucia, emocje względem Ciebie? Mamy tu króla kielichów. Zobaczmy, dlaczego zadziała się dana sytuacja, co było przyczyną tej sytuacji, co już odeszło do przeszłości. Dwójka kielichów. Co ta osoba ma w myślach, o czym myśli? Karta diabła. A z czym ta osoba do Was wychodzi? Z umiarkowaniem. To są energie osoby, o której myślicie. Teraz zobaczymy sobie, jakie są Wasze energie w stosunku do tej osoby.
Jakie są Wasze uczucia, emocje względem partnera? Szóstka buław. Podstawa. Piątka denarów. Co odchodzi do przeszłości? Czwórka mieczy. Co macie w myślach? Piątka buław. I z czym wychodzicie do tej osoby? I mamy kartę eremity. Więc patrząc na energię tej osoby, tu widać, że macie do czynienia z kimś, kto jest pełen uczuć, kto rozumie, co to jest miłość, kto potrafi pokazywać swoją wrażliwość, jest pełen czułości. Oznacza też ta karta pragnienie miłości, więc jest to osoba, która ma w sobie bardzo dużo pozytywnych uczuć. Oznacza też uczucie głębokie. Jest to osoba, która bardzo łatwo się zakochuje, ale niekoniecznie też czuje się dobrze w takich trwałych związkach. Lepiej odnajduje się w wolnych związkach, z których może czerpać wiele emocji, wiele złożonych osobowości, jest bardzo bogata wewnętrznie i może przeżywać tą miłość za każdym razem na nowo. Widać, że ta osoba jest tej relacji szczęśliwa, że jest dla niej to spełnieniem marzeń. Czuje się swobodnie z wami. Ma poczucie dużej radości też. To pokazuje, że jesteście dla tej osoby kimś bardzo ważnym. Wskazuje to też na początek miłosnej jakiejś przygody albo na okres harmonii w związku już istniejącym. I pokazuje się tutaj, że partner obdarza Was miłością i ciepłem, i z jego strony można spodziewać się realizacji takich życiowych planów. Widać, że odbiera on tą Waszą relację w takich pozytywnych barwach i wnosi też taki pogodny nastrój. Karta może też oznaczać, że ta osoba pragnie dziecka lub też wnosi do tego związku jakieś dziecko z poprzedniego być może związku, tak? Natomiast w myślach ta osoba nie do końca czuje się pewnie. Ta osoba może myśleć, że
jest w jakiś sposób manipulowana albo w jakiś sposób zależna od Was, może mieć takie poczucie zbyt dużego przywiązania, może być bardzo mocno z Wami związana, lub też w jakiś sposób zależna od Was. Mamy tu rycerza mieczy. Być może ta osoba boi się jakichś kłótni między Wami, sprzeczek, tego, że mogą być jakieś nieporozumienia, kłótnie, które mogłyby prowadzić do rozbicia tego związku, do tego, że będą stale jakieś konflikty. Wnosi tu wiele jakichś nieporozumień, dużo niepokoi. I ta osoba obawia się, że ten związek może być w jakiś sposób niestabilny na ten moment. Do przeszłości bowiem odchodzi dwójka kielichów, a więc takie zakochanie się, początki relacji, spotkania z ukochaną osobą. Tu jest to początek miłosnej przygody, jakieś niespodziewane wyznania, po prostu zakochanie się, spotkanie osoby takiej, która jest życzliwa, sympatyczna. Oznacza tutaj spotkanie na swojej drodze miłości. Natomiast gdzieś tu wewnętrznie ta osoba czuje się być może zazdrosna, za bardzo uzależniona od Was i obawia się tych kłótni, nieporozumień na tym tle, być może też te kłótnie i nieporozumienia tutaj się w związku pojawiają, tak? Z czym wychodzi do Was ta osoba? Mamy kartę umiarkowania, które mówi o tym, że chciałaby ta osoba równowagi w Waszym związku. Chciałaby, żeby była zgoda, żeby była równowaga, żeby można było się dobrze ze sobą porozumieć, żeby te spotkania, to wspólne życie było w takim wzajemnym dopasowaniu się, bez konfliktów, bez ciągłych jakichś nadszarpnięć też. Może też oznaczać, że ta osoba akceptuje też obecną sytuację, godzi się na to, co przynosi jej ten związek, i jednocześnie może pokazywać, że ta osoba osiągnęła taką harmonię wewnętrzną i rezygnuje częściowo z własnych też wymagań, oczekiwań od drugiej strony i pogodzenie się z tym, jak układa się, jak wygląda ten związek. Po Waszej stronie natomiast mamy troszkę bardziej burzliwą sytuację, bo pokazuje się, że jesteście
w energii szóstki buław, a więc macie takie podejście, że udało wam się kogoś zdobyć, zainteresować sobą, przyciągnąć do siebie, zwrócić uwagę tej osoby na siebie. Jednocześnie pokazuje się tu, że macie jakąś przewagę nad partnerem i również może się tutaj pokazywać, że ten związek jest dla was bardziej taką przygodą, namiętną przygodą, którą chcecie przeżyć i w jakimś sensie jest on dla was wyzwaniem, które udało się jakby zrealizować, udało się przyciągnąć tą osobę do siebie i wzbudzić jej emocje w sobie. Podstawa, jak pokazuje się tutaj, co wnosicie w tą relację, tu jest takie poczucie niespełnienia do końca, więc możliwe, że nie do końca zaspokajacie jakby potrzeby waszego partnera. Być może mało tu jest z waszej strony okazywania uczuć, pokazywania takiego zaangażowania, zainteresowania w tą relację. Może oznaczać, że nie do końca pokazujecie się tej osobie jako ktoś wspierający ją, a również możecie dawać do zrozumienia, że nie jesteście do końca osobą, która będzie walczyć o ten związek. To, o czym myślicie, bardzo podobnie jak partner, tutaj jest jakiś konflikt, są jakieś kłótnie. Być może właśnie w tym związku jest sporo różnych nieporozumień. Może macie różne zdanie na jakiś temat i może nie da się dojść do wspólnego porozumienia w jakiejś kwestii, tak? Tu pokazuje się też, że jest szukanie pretekstów do kłótni. Mogą być właśnie jakieś konflikty, które w porę, jeżeli się ich nie zażegna, to przerodzą się w jakiś poważniejszy konflikt. Ale ta osoba pokazuje się, że ona jakby ma poczucie uzależnienia od was i w jakimś sensie boi się tego, co między wami może tutaj nastąpić, czyli właśnie te kłótnie, nieporozumienia, które mogą doprowadzić do rozstania. Do przeszłości u was odchodzi czwórka mieczy. To może być brak działania jakiegoś w kierunku tej osoby. Może być też tu pokazana obojętność, samotność, brak zainteresowania partnerem. Karta mówiąca o tym, że to te sprawy, które wcześniej były nierozwiązane, one mogą powrócić
teraz w najbliższym czasie i trzeba będzie je rozwiązać. W każdym bądź razie okres takiej samotności, opuszczenia, braku zainteresowania z waszej strony odchodzi już do przeszłości. Wy natomiast pokazujecie, że chcecie w jakiś sposób zmienić wasz stosunek do partnera i głęboko zastanowić się nad swoim postępowaniem, przemyśleć też wszelkie jakby ważne, istotne sprawy, które są w tym, wokół tego związku i poprzez taką dogłębną analizę wyciągnąć z tego jak najlepsze wnioski. Tu jest pokazana konieczność jakiegoś wycofania się, choćby chwilowego, po to, żeby przemyśleć pewne sprawy na nowo, zastanowić się, co będzie dla was najważniejsze, a co trzeba będzie odrzucić, jakie postępowania, jakie sposoby działania zastosować. I trzeba będzie pewne rzeczy przewartościować, wychodząc do partnera. Pokazujecie się, że oboje chcecie tej równowagi, spokoju w związku. Tu jest takie szczere wyjście do was. Natomiast wy jeszcze musicie pewne sprawy w sobie przemyśleć, wycofać się jakby głębiej i przemyśleć wszystko na nowo. Jednocześnie dążycie do tego porozumienia z partnerem, ale potrzebne jest właśnie to rozpoznanie potrzeb, jakie są konkretnie potrzeby w tym związku. Być może jesteście w tej chwili trochę wycofani od waszego partnera. To jest pokazana taka samotność we dwoje, ale jednocześnie duża dojrzałość, cierpliwość też i gotowość okazania pomocy drugiej osobie, drugiemu człowiekowi. Zobaczmy w takim razie, że te karty weźmiemy. Zobaczmy w takim razie jeszcze, co was wzmacnia, co wam sprzyja. Tu przede wszystkim ważne jest, żebyście się nie poddawali w tym dążeniu do porozumienia wzajemnego. Ważne jest rozpoznanie swoich własnych odczuć, emocji i własnych potrzeb. Ważna jest również cierpliwość i powolne dochodzenie do tego sukcesu, do osiągnięcia też porozumienia, bo ono jest tutaj możliwe, tylko potrzebna jest wytrwałość. Pokazuje się tutaj stały i solidny związek. Tylko potrzebna jest wytrwałość. Tu buduje się, jest potrzeba budowania wspólnego życia. Może ten związek nie będzie jakoś bardzo namiętny,
ale będzie solidny i będzie tu panowała wierność też po obu stronach, ale bez jakichś wielkich porywów, tak? Więc wskazane jest tutaj cierpliwość, wspólne, powolne dążenie do polepszenia tej relacji. Co może Wam nie służyć, co Was może dzielić? Mamy czwórkę buław. Tu pisze, tu karta pokazuje, żeby nie iść na żywioł, jak to się mówi, nie próbować uciekać też od zobowiązań, nie wprowadzać konfliktów w związku, nie zakładać też jakichś pesymistycznych scenariuszy i ostrzega jednocześnie przed jakąś lekkomyślnością, a także spoczywaniem na laurach. Czyli żeby ten związek mógł funkcjonować, to karty pokazują, że potrzebna jest stała praca nad tym związkiem, nie poddawanie się, tylko cierpliwość i wyjaśnianie wszelkich konfliktów na bieżąco. Tu pokazuje się również, żeby wychodzić z tych konfliktów, nie trzymać urazów w sobie, tylko na bieżąco wyjaśniać te konflikty, żeby uniknąć takich kłopotliwych sytuacji w związku, nie doprowadzać też do kłótni i urazów, nie trzymać tych urazów zbyt długo, nie liczyć na to, że pewne sprawy same się rozwiążą. Tu ważna jest inicjatywa obu stron do tego, żeby coś w związku zmienić. Co dla Was w najbliższej przyszłości się pokazuje? Mamy ósemkę kielichów, ósemkę mieczy i czwórkę mieczy. Tu może być w najbliższym czasie, mogą być jeszcze jakieś nieporozumienia i kłótnie i jest to wycofanie się, oddalenie po to, żeby przemyśleć jeszcze raz pewne sprawy, czy ten związek rzeczywiście idzie w dobrym kierunku. Potrzeba odseparowania się na jakiś czas, żeby wyciągnąć wnioski, żeby pomyśleć nad sensem dalszego wspólnego życia. Są tu kłótnie, są tu pokazane takie sytuacje, w których może być Wam przykro, w których czujecie się, że nie ma wyjścia z danej sytuacji, może Wam się wydawać, że związek jest niepewny, że są też trudności w porozumieniu się z partnerem. I karta mówi o chwilowym wycofaniu się, o samotności, o tym, że potrzeba czasu, żeby pewne rzeczy się zadziały. Oznacza opuszczenie jakiejś sytuacji, opuszczenie relacji po to, żeby w samotności przemyśleć jeszcze raz wszystko,
przeczekać być może pewne sprawy. I karty zalecają spokój i właśnie przeczekanie tych spraw, które mogą się rozwiązać bez waszego udziału, tak? Zobaczmy jeszcze karty wyroczni miłosnej. Co będą chciały wam tu pokazać? Mamy kartę motyla. I karta mówi, że ten związek ma możliwość ewoluować do kolejnej fazy, może wzrosnąć ten związek, że nastąpi uzdrowienie takie wewnętrzne i jest szansa na to, że nastąpi w tym związku wzrost. Zobaczmy jeszcze drugą kartę, dołożymy. Kolejna karta, uwiedzenie, atrakcyjność, przyciąganie, więc może tu być sytuacja, że w najbliższym też czasie znajdziecie się w sytuacjach, w których będziecie dla drugiej osoby atrakcyjni, będziecie randkować, albo pojawią się też jakieś pokusy, osoby trzecie, które będą mogły być dla was bardzo atrakcyjne i które mogą wpłynąć też na wasze decyzje. I karta numer 3. Karta kubek kawy oznacza, że będzie odbudowanie mimo wszystko tej przyjaźni, spotkanie jakieś, rozmowa i delektowanie się chwilą z osobą ukochaną. To tyle, jeśli chodzi o czytanie miłosne dla was. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.